Mateusz Jadak, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Niemcy, Rosjanie, Grecy, Polacy, którzy wyemigrowali, a także mieszkańcy Świdnicy są ponownie zaproszeni na wyjątkowe wydarzenie, jakim okazał się być pierwszy zjazd wszystkich Świdniczan. Jego drugą edycję zaplanowano w dniach 21-24 sierpnia tego roku. Już dziś można się na to wydarzenie zapisać poprzez specjalny formularz bądź drogą elektroniczną. Organizatorzy wzorem ubiegłej edycji chcą, aby do Świdnicy przyjechali wszyscy Świdniczanie, ci, którzy wyjechali w poszukiwaniu perspektyw, jakie otworzył przed nimi jednolity rynek pracy Unii Europejskiej, jak i ci, którzy musieli opuścić nasze miasto w wyniku dramatycznych wydarzeń historycznych XX wieku. Nieważne, gdzie obecnie są i co robią, jeżeli w dalszym ciągu czują więź ze Świdnicą, mają szansę wziąć udział w niezwykłym wydarzeniu. Możemy zapisywać się dwutorowo. Pierwsza możliwość to jest zapis na zjazd w systemie online, czyli po wejściu na stronę internetową można wypełnić aktywny formularz, zapisać go i w ten sposób dokonać swojego zgłoszenia. Można też przyjść do informacji turystycznej, w której się znajdujemy. Tutaj są formularze, a pracownik informacji powie dokładnie co i jak te formularze wypełnić. W zjeździe uczestniczyć będą wszyscy, którzy zarejestrują się w biurze organizacyjnym lub wyślą formularz rejestracyjny i w dniach zjazdu odbiorą specjalny identyfikator. Atrakcjami zachęcam, zapraszam. Teraz jeszcze do informacji turystycznej, a wkrótce specjalny punkt informacyjny zjazdowy będzie w wieży ratuszowej. Dla uczestników tego przedsięwzięcia oprócz innych atrakcji zostaną przygotowane wycieczki turystyczne, rowerowe i autokarowe po Świdnicy i regionie. W sumie zaplanowano 14 wycieczek, których pełna lista dostępna jest na formularzu zgłoszeniowym bądź na stronie internetowej zjazdu. Jesteśmy gotowi na większą ilość osób zgłaszających się. Mamy też taką świadomość, że w tym roku może być ich więcej, dlatego dobrze się jest zapisywać już, natomiast jak ilość chętnych na wycieczki będzie przekraczała jeden autobus bądź dwa, to będziemy starali się podstawić trzeci, tak żeby każdy, kto chce wziąć udział w tej imprezie, był usatysfakcjonowany. O skali tego wydarzenia mogą świadczyć ubiegłoroczne statystyki. W trakcie pierwszego zjazdu wszystkich Świdniczan do miasta przyjechało ponad 1200 osób. Pierwszy rajd fregata Trophy zakończony. Pierwsze miejsce w klasie drugiej zajął Patryk Jarzyna wraz z Kingą Słatczyk, wygrywając o 4,2 sekundy z Piotrem Satałą i tym samym umacniając się na pozycji lidera w walimskich rajdach po dwóch eliminacjach. Bardzo ryzykowna trasa, zwłaszcza w taką pogodę. Było ślisko, a nieustający deszcz ze śniegiem nie wybaczał błędów na wąskiej trasie pogrywającej się we fragmencie z jednym z OS-ów rajdu świnickiego. Frekwencja dopisała, wystartowało 100 załóg. Podczas przejazdów dużo załóg miało problem z utrzymaniem się na drodze, która w paru miejscach była bardzo zdradliwa. Kibicom, zawodnikom, jak i organizatorom przyszło stać cały dzień w deszczu. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, z imprezy na imprezę próbują mile zaskoczyć zawodników, którzy licznie przybywają z całej Polski. Również z rajdowej Świdnicy na podium w klasie czwartej stanęli Marcin Pietrzyk z Przemysławem Bachta, jadący Hondą Civic, zajmując wyśmienite drugie miejsce i tracąc do pierwszego miejsca niespełna 0,7 sekundy. Pozostaje przygotować się do następnego rajdu i znowu liczyć na tak dużą konkurencję. Impreza przebiegła pomyślnie, mimo fatalnej pogody liczba załóg i kibiców przerosła oczekiwania organizatorów. 15 uczniów z gminy Jaworzyna Śląska w tym roku uzyskało stypendia oraz nagrody jednorazowe w dziedzinie edukacji, sportu i kultury przyznawane przez burmistrza miasta. Przyznano 4 stypendia w dziedzinie edukacji, 10 w obszarze sportu i 1 w kulturze. Zdolnej młodzieży nie brakuje w gminie Jaworzyna Śląska. Widać to chociażby po liście osób, którym w tym roku przyznano stypendia w dziedzinie sportu, kultury i edukacji. No, należy tutaj wspomnieć o Mariuszu Kędzierskim, który miał wybitne osiągnięcia w dziedzinie artystycznym, także w dziedzinie sportu, sportów indywidualnych, czyli tutaj taka przodująca nasza dyscyplina, czyli w kolarstwie górskim MTB. Należy tutaj wspomnieć o Paulinie Pastuszek, Sarze Tonder, co znajduje też odzwierciedlenie w zajęciu przez klub MKS Karolina trzeciego miejsca drużynowo MTB na Dolnym Śląsku. O stypendia lub nagrody pieniężne mogli ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz studenci. Jest to na podstawie naszej uchwały z roku 2010
I jeżeli tak dokonamy takiej analizy, zostało honorowanych 15 osób, z czego 10 osób w dziedzinie sportu, 4 osoby w dziedzinie edukacji oraz 1 osoba w dziedzinie kulturalnej. W tym roku w sumie na stypendia przekazano blisko 15 tysięcy złotych. Będą to już drugie urodziny Galerii Świdnickiej. 29 i 30 marca odbędą się występy artystyczne, recitale, a także liczne koncerty, w tym gwiazdy wieczoru zespołu Red Lips, wykonującego szeroko pojętą muzykę rockową. Pierwszego dnia urodzin w programie Gryz ale hecą, Klaunikowa Fifi, iluzjonista Piotr Kwiatkowski, szczudlarze i żonglerzy z grupy Glingal zaproszą do wspólnej zabawy obok i na scenie. Kolorowe baloniki w kształcie zwierzaków i stoiska do malowania buziek będą czekać na tych najmłodszych uczestników imprezy. Na finał pierwszego dnia urodzin wystąpi grupa ABBA Show, a w jej wykonaniu znakomite przeboje jednego z najpopularniejszych zespołów świata. Start godzina 12. Zaplanowaliśmy te urodziny w taki sposób, aby zaoferować coś dla całych rodzin i dla wszystkich pokoleń. Drugi dzień nieco bardziej muzyczny i goście, zaczynając od Świebodzic, grupa Akord, zespół prowadzony przez Związek Emerytów i Rencistów, też już nieraz u nas gościł, zaśpiewa po raz kolejny. Później oddajemy scenę młodzieży. O 16.20 zaprezentuje się pracownia muzyczna Świat Rozdźwięków pod kierunkiem Dariusza Jarosa, a o 17.00 koncert Patrycji Mizerskiej, uczestniczki programu Voice of Poland z towarzyszeniem gitarzysty Szymona Miśtaka. Na koniec występ gwiazdy, na scenie charyzmatyczna Ruda i towarzyszący jej zespół Red Lips, znane przeboje, zapraszamy serdecznie. Swoimi talentami pochwalą się młodsi i starsi, będzie więc międzypokoleniowo. Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna razem z członkami klubu młodzieżowego zorganizowali imprezę dla najmłodszych mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska z okazji pierwszego dnia wiosny. Dzieci i młodzież pożegnali zimę i przywitali wiosnę. Do tego liczyć mogli na liczne konkursy i zabawy. Patrząc w niebo nad Jaworzyną, ciężko jest dopatrzyć się wiosny. Pomimo hucznego pożegnania zimy, nie chce ona zbyt prędko się z nami pożegnać. Na żwirowni odbyła się impreza, podczas której powitaliśmy właśnie panią wiosnę i pożegnaliśmy zimę. Oprócz zabaw, konkursów i różnych turniejów dla dzieci przygotowanych przez klub młodzieżowy rozstrzygnęliśmy także konkurs na najpiękniejszą marzannę. Synoptycy zapowiadają zachmurzenie i lekkie opady deszczu do końca tego tygodnia, ale już od soboty 29 marca wiosna powinna zawitać na teren naszego powiatu. Jedna się ostała. Ta marzanna akurat jest wykonana przez dzieci ze świetlicy środowiskowej w Witkowie. No, czeka na odebranie i na odpowiednie potraktowanie jej, gdyż właśnie widzimy, co się dzieje za oknem i jednak tą panią zimę trzeba jeszcze pożegnać dokumentnie. A teraz inne informacje z regionu. Dariusz Czarnecki, ratownik medyczny z Ząbkowic Śląskich, opowiadał o swojej pracy i ćwiczył podstawy ratownictwa z dziećmi z przedszkola numer 5. Zajęcia, które sam przygotował, odbyły się w ramach ogólnopolskiego programu Bezpieczne Przedszkole, który uczy kilkolatki reagować w sytuacjach kryzysowych. Uczniowski klub sportowy GCK Radków został zwycięzcą 3. Dolnośląskiej Ligi Szachowej. W rozegranej w Żarowie 11. rundzie w meczu na szczycie GCK Hetman padł remis, który dał Radkowianom zwycięstwo w lidze i awans do rozgrywek wyższego szczebla. W zespole szkół ponadgimnazjalnych w Ziębicach ruszyła kolejna inwestycja powiatu ząbkowickiego. Szkoła wzbogaciła się o pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, 2 boiska do koszykówki i 2 do siatkówki, widownię na 130 miejsc, skocznię do skoków w dal i towarzyszącą kompleksowi szatnię z zapleczem sanitarnym. I tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.